Remont torowiska na skrzyżowaniu z Aleją Najświętszej Maryi Panny na 4-6 tygodni to chyba najtrudniejszy etap budowy tej inwestycji. Zatem kierowców czekają spore utrudnienia. Jak omijać to miejsce, by mieć spokojne nerwy, wyjaśnia Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Nie skręcimy z Alei Wolności w prawo w Aleję Najświętszej Maryi Panny. Nie skręcimy z Alei Kościuszki w lewo w Aleję Najświętszej Maryi Panny. Nie wyjedziemy z Alei Najświętszej Maryi Panny w lewo i w prawo w Kościuszki Wolności. Nie przejedziemy na wprost w obu kierunkach Aleją Najświętszej Maryi Panny właśnie przez to skrzyżowanie i torowisko na nim. A więc musimy mieć świadomość, że będzie tam trudno. Dodatkowo mimo drożności tej osi Kościuszki Wolności w obu kierunkach, to jednak z uwagi na te prace przy torowisku zawężenia, a w związku z tym też ta drożność trochę słabsza niż normalnie. Oprócz tego ograniczony ruch pieszy, dlatego że też musi się tam poruszać jakoś ten ruch lokalny, czyli mieszkańcy czy zaopatrzenie. I dla nich wyznaczona taka zawrotka dla jadących od ulicy Wilsona, Aleją Najświętszej Maryi Panny na wysokości kwadratów i kamienicy kupieckiej przez przejście dla pieszych, taki zawrót będzie możliwy w kierunku ulicy Piłsudskiego, tak żeby to było drożne. Oczywiście poza tym wyjazdy, wjazdy w aleje po drugiej stronie skrzyżowania możliwe i tutaj nic się nie zmienia, jeśli chodzi o organizację ruchu. Jednak trudności będą duże i obiektywnie musimy się liczyć z tym, że chwilę dłużej nam zajmie podróż, bez względu na to, czym będziemy podróżować, czy nawet jak będziemy szli pieszo. Dlatego też oprócz kierowców i pieszych na uwagę liczymy pasażerów komunikacji miejskiej, no bo ci będą mieli 14 linii autobusowych, które nie będą jechały po swoich standardowych trasach, tylko objazdami. Te będą wiodły, w zależności od tego, jak dalej trasa później wygląda, to przede wszystkim w tym miejscu Aleją Wolności, Kościuszki do Jana Pawła, w obu kierunkach, tak w dużym skrócie. Także prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość. 4-6 tygodni to czas, który przewiduje NDI w momencie, kiedy no, nie zaatakuje nas zima, COVID albo sytuacje obiektywne, czyli to, co pod ziemią, bo plany, jak pokazuje życie, to jedno, a rzeczywistość też inaczej.